Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje w punkcie pierwszym przesłuchanie pana Jacka Cichockiego, byłego ministra spraw wewnętrznych, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się przed komisją postępowaniu. W punkcie drugim przesłuchanie pana Adama Jasera, byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się przed komisją postępowaniu. Czy jakieś uwagi do porządku obrad? Pan poseł, tradycyjnie już prosimy. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście tradycyjnie chciałbym się upomnieć o wyznaczenie terminu przesłuchania pana Mariusza Kamińskiego, który został przegłosowany przez Wysoką Komisję jako świadek. Do dziś dnia nie ma wyznaczonego terminu przesłuchania, mimo że był przesłuchany już jego następca, pan Paweł Wojtunik. 2 lata w okresie badanym przez komisję pan Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeżeli był przesłuchany pan Paweł Wojtunik, uważam, że należałoby przesłuchać pana Mariusza Kamińskiego, tym bardziej, że komisja przegłosowała go jako świadka. Myślę, że to, że jest wiceprezesem partii PiS, która ma większość w komisji, to nie jest to, co powoduje, że dalej terminu nie ma wyznaczonego. Także w dalszym ciągu uważam, że Mariusz Kamiński powinien zostać przesłuchany i nie powinien być traktowany inaczej niż wszyscy pozostali inni świadkowie. Paweł Wojtunik był przesłuchany przez komisję, był następcą pana Mariusza Kamińskiego. Uważam, że pan Mariusz Kamiński powinien być przesłuchany jeszcze przed Pawłem tak naprawdę Wojtunikiem, ale jeżeli nie, Paweł Wojtunik już został przesłuchany, to uważam, że jak najszybciej powinien mieć termin wyznaczony pan Mariusz Kamiński. Żebyśmy nie mieli wrażenia, że są świadkowie równi i równiejsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, muszę przyznać, że pan poseł jest moją dużą porażką pedagogiczną, bo ja już chyba 6 razy tłumaczyłem. Ale panie przewodniczący, możemy mieć różne zdania, ale prosiłbym bez takich wycieczek, naprawdę. Bo to jest nieeleganckie. No. Bez takich wycieczek. Tylko problem jest taki, te wycieczki moje, oczywiście przyznaję personalne, wynikają z tego, że pan, że tak powiem, powtarza ten sam wniosek po raz 5 i nawet nie podejmuje wysiłku, żeby on był umotywowany w sposób odnoszący się jakikolwiek do 5 wcześniejszych dyskusji, które odbywaliśmy w tej sprawie. Jeszcze raz powtórzę w związku z tym. Pan Mariusz Kamiński jest jednym z kilkunastu świadków, których komisja powołała w toku swoich prac, którzy na ten moment nie mają wyznaczonych terminów, ponieważ ze względu na zbliżający się koniec prac komisji trzeba było, prezydium musiało podjąć taką decyzję, no jakiegoś tutaj ograniczenia selekcji, tak żebyśmy zdążyli po prostu z przygotowaniem końcowego raportu. Trzeba było wybrać świadków, którzy w ocenie prezydium i większości posłów nie są dla sprawy kluczowi, których ewentualnie, gdyby nie udało się zdążyć przesłuchać, no to nie będzie to z jakąś poważną szkodą dla końcowego efektu prac komisji. Wśród tych świadków znajdują się świadkowie reprezentujący różne opcje polityczne, są też politycy Platformy Obywatelskiej, są świadkowie zgłaszani przez różnych posłów, również przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, również moi w cudzysłowie świadkowie, kilku z nich będę musiał się z tym pogodzić, że być może nie zdążymy ich przesłuchać. W wątku CBA na ten moment jest on całkiem dobrze wyjaśniony. Wiemy już, że CBA się tymi sprawami nie zajmowało, że coroczne wytyczne premiera dla CBA, co potwierdził wczoraj pan premier Donald Tusk, nie zawierały zlecenia dla CBA, żeby się tą sprawą zajmowało, w związku z czym zaczęło się tą sprawą intensywnie zajmować ściganiem tych przestępstw po roku 2015, czego efekty wszyscy widzimy, nawet w mediach właściwie no nie ma miesiąca bez kolejnych aresztowań, w znacznej mierze w postępowaniach prowadzonych przez CBA. W związku z czym wątek działań CBA w latach 2007-2015 jest stosunkowo dobrze wyjaśniony. Jednocześnie nie ma mowy o żadnej tutaj motywacji politycznej. Państwo chcieli przesłuchać na przykład pana wicepremiera Gowina, na to się zgodziliśmy. To był jeszcze wcześniejszy etap prac komisji, kiedy jeszcze no nie byliśmy pod tą taką presją czasu, jak w tym momencie. Natomiast to oczywiście te, zwłaszcza 6-krotne zgłaszanie wniosku. Wiadomo, że pan nie liczy na to, że ten wniosek tym razem przejdzie, tylko panu chodzi o to, żeby nazwisko kogoś powiązanego z Prawem i Sprawiedliwością w kontekście hasła Komisja do Spraw VAT się możliwie często pojawiało, żeby budować jakieś skojarzenia, a nie z istotowych przyczyn. Dlatego ja nadal oczywiście jestem przeciwny i będę przeciwny temu, żeby ten wniosek do porządku obrad uwzględnić. Jeżeli czas pozwoli, to przesłuchamy wszystkich tych zaległych świadków. Ja też właśnie nie będę czynił tutaj różnicy i podziału na lepszych i gorszych, czyli też niekoniecznie akurat w tej kolejności. Jeżeli, jeszcze raz powtórzę, czas pozwoli, ponieważ nie ma takiej opcji, żeby komisja poniosła klęskę, żeby nie zakończyła na czas swoich prac, musi być ten czas też czas na przygotowanie raportu. Pani poseł się zgłasza? Dobrze. Pan poseł Pampuch, proszę.
Panie przewodniczący, ale ten wniosek dotyczący przesłuchania pana Kamińskiego ma bardzo istotne znaczenie właśnie dla pełności, poprawności raportu, które ewentualnie go przyjmie komisja. Proszę zwrócić uwagę, że pan Kamiński był szefem CBA w roku 2008-2009, a więc w tych latach, gdzie powstała również ustawa o podatku od towarów i usług, która w świetle prac komisji, jednego ze świadków, jest uważana za istotnie rozszczelniająca system podatkowy. W 2009 roku natomiast było bardzo duży spadek dochodów z podatku od towarów i usług. Uważam, że powinniśmy poznać motywy, jakimi kierowało się CBA, ewentualnie wdrażając czy też nie wdrażając postępowania. Brak tego świadka w sposób istotny w mojej ocenie zaburzy poprawność sporządzonego raportu. Natomiast z całym szacunkiem, panie przewodniczący, to komisja zdecydowała o powołaniu tego świadka, a więc ze strony prezydium i pana osobiście jest to obstrukcja prac komisji, nie wzywanie tego świadka. I to jest tylko i wyłącznie pana subiektywny pogląd, że aspekt CBA został już na forum komisji w sposób dostatecznie wyjaśniony. Dziękuję. Oczywiście jest prawda, że to jest mój subiektywny pogląd, tak samo jak pana subiektywnym poglądem jest, że nie został wyjaśniony. No i od tego komisja jako ciało kolegialne będzie rozstrzygać. Jeżeli miało być tak, a ten moment pewnie nastąpi w początkach lipca, kiedy już trzeba będzie, widząc na to, jak świadkowie odbierają wezwania, jak sygnalizują obecności czy nieobecności, ostatecznie zamknąć temat przesłuchań, w sensie no, terminów przesłuchań, no to wówczas oczywiście zwrócimy się do Wysokiej Komisji, żeby taką decyzję ostatecznie podjęła. Natomiast wyznaczanie terminów przesłuchań jest prerogatywą prezydium komisji i tu nie ma co mówić o jakiejkolwiek obstrukcji, to jest realizowanie uprawnień, które ten organ akurat ma. I tyle. Widzę pani poseł Tokarska, prosimy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no ja myślę, że tutaj te pana wyjaśnienia, panie przewodniczący, są naprawdę bardzo pokrętne, nawet powiedziałabym niezgodne z prawdą. Po pierwsze, że był zakwalifikowany do przesłuchania, był szefem instytucji bardzo istotnej w systemie państwowym. CBA to jest właśnie to, gdzie zaczyna się badanie wszelkiego rodzaju przestępczości. Przez 2 lata wtedy, kiedy rozpoczynała się cała akcja przestępcza, no chcemy wiedzieć, co on zrobił w tej sprawie, komu zgłaszał, jakie swoje spostrzeżenia czy uwagi, czy rzeczywiście niczego nie robił, tak jak minister Gowin, który był ministrem sprawiedliwości, a zastawia się pan i mówi pan, że nic nie wniósł. Nie wniósł, bo rzeczywiście niczego nie zrobił. Nie wiedział ani o luce VAT-owskiej, od tam gdzieś z prasy, z mediów i tyle wszystkiego. A przecież było porozumienie trójstronne między ministrem sprawiedliwości, ministrem finansów i bodajże prokuratorem generalnym, gdzie mieli współpracować w sprawie przestępczości podatkowej. No ale minister Gowin powiedział, że no nie, jego to nie interesowało, on tylko deregulację prowadził. I minister Gowin nam tu wniósł bardzo dużo takiego spojrzenia i poglądu, jak poszczególni członkowie rządu zajmowali się tą sprawą, nawet odpowiadający za te zadania. Więc panie przewodniczący, ja nie wiem, to pokrętne tłumaczenie, że akurat minister Kamiński jest kimś, kto nic nie wniesie. No, chcemy posłuchać właśnie, co on wniósł do zwalczania przestępczości VAT-owskiej. Dziękuję. Pan poseł Murdzek, proszę. Szanowni państwo, członkowie komisji, moja prośba tak z boku słuchając, żeby no też nie przekręcać słów przewodniczącego, który no nie wypowiadał takich rzeczy, że nic nie wniesie, że nie zostanie świadek przesłuchany, że będzie inaczej niż komisja postanowiła, tylko jest kwestia kolejności i czasu. Pana eksperta prosimy, jeśli można, panie przewodniczący, żeby nie komentował niepotrzebnie. I wydaje się, czy ja jestem przy głosie, czy pan może? Dziękuję.
I wydaje się, że oczywiście można uporczywie, że tak powiem, wracać do tematu. Odpowiedź jest taka sama i to nie jest odpowiedź negatywna. To jest odpowiedź pokazująca pewną hierarchię i rozłożenie w czasie. I też prośba, żeby nie przeinaczać i nie oceniać w tej chwili świadków, bo akurat kwestia uporczywego pomijania przy świadku panu premierze Jarosławie Gowinie kwestii rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, no nie może być pomijana bardzo świadomie i konsekwentnie. I na pewno ja osobiście takich słów, że się premier nie interesował, nie słyszałem, tylko premier zwraca uwagę na rozdzielenie funkcji, na pewne odpowiedzialności. Natomiast kwestia koordynacji, no to wczoraj słyszeliśmy parokrotnie, czy ta koordynacja była, czy nie była, czy współpraca na poziomie Rady Ministrów i dyskusje o VAT-ie były, czy nie były. No nie było, nie? W związku z tym myślę, że nie jest również w interesie pani poseł, która proponowała świadka, wracanie do tego tematu. I proszę pana przewodniczącego o przystąpienie do realizacji dzisiejszego porządku obrad. To jest zresztą, muszę przyznać w tym momencie, to bardzo ciekawe zagadnienie teoretyczno-prawne. Czy co by było, gdyby komisja przyjęła wniosek formalny do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, żeby przesłuchać pana Mariusza Kamińskiego, który nie został na dzisiaj wezwany w sposób przewidziany kodeksowo, więc w związku z tym w sposób oczywisty się nawet, choćbyśmy chcieli, nie może stawić na dzisiejsze przesłuchanie. Natomiast panie przewodniczący, ale pan przeinacza moje słowa. Ja zwróciłem się o wyznaczenie terminu przesłuchania Mariusza Kamińskiego. Czyli pan nie miał wniosku do porządku obrad. No to wyznaczenie terminu, nie tak. Powinienem dopuścić tej dyskusji. Ja tylko, żeby już zamknąć tą dyskusję tytułem informacji. Na ten moment ci tacy świadkowie, powiedzmy rezerwowi, którzy nie mają terminów, to jest pan Mariusz Kamiński, pani Krystyna Skowrońska, pan Stanisław Kujawia, pan Tomasz Kassel, pan Andrzej Duda, ale zaznaczam nie ten, nie pan prezydent. To przypadkowa zbieżność nazwisk. Pan Marek Ziółkowski, pan Patryk Łoszewski, pan Cezary Kaźmierczak, pan Wojciech Kowalczyk, pan Andrzej Cieślik, pani Agnieszka Słodowa, pan Wiesław Czyżowicz i pan Maciej Młodzikowski. Z różnych przyczyn niektórzy mieli terminy, usprawiedliwili nieobecność. Niekiedy z prac komisji wynikło to przesunięcie, niekiedy po prostu do tej pory nie udało się znaleźć terminu. Konia z rzędem, jeżeli mi ktoś znajdzie jakiś klucz polityczny do tych świadków, że akurat oni są w jakiś sposób. Natomiast ja tylko widzę jeden klucz, dlaczego państwo posłowie z opozycji non-stop zgłaszacie tylko wniosek o tego jednego świadka, a pozostałych 10 was w ogóle nie interesuje. Czy tu jest kluczem chęć wyjaśnienia tej sprawy i sumiennego przesłuchiwania wszystkich świadków, którzy zostali przez komisję wezwani i mogą mieć coś na rzeczy? Czy jednak jest ten klucz, żeby po prostu nazwisko kogoś, kto się kojarzy z PiS-em, się pojawiało, żeby jakoś do tej sprawy za wszelką cenę przyklejać? Ale jeżeli państwo tak chcecie, przewodniczący, ale prosiłbym, żeby nas nie oceniać swoją miarą. Tak, taka moja gorąca prośba. Jaką swoją miarą? To raczej pan poseł wprowadził ten wątek i to pan poseł jako pierwszy tutaj klucz polityczny zastosował i zaczął mówić o tym, kto jest z jakiej partii, pan świadek i dlaczego jest powołany lub nie. Pan mówi o naszych intencjach. Ja uważam w dalszym ciągu, myślę, że intencje każdy może ocenić. Że jeżeli następca na funkcji szefa CBA Mariusza Kamińskiego został przez Wysoką Komisję przesłuchany, pan Paweł Wojtunik, to jego poprzednik tym bardziej powinien zostać przesłuchany. Tym bardziej, że termin, znaczy przegłosowany jako świadek został tydzień przed Donaldem Tuskiem, tydzień przed Grzegorzem Schetyną i tydzień przed Ewą Kopacz, którzy już zostali przesłuchani przez Wysoką Komisję. Co nie ma żadnego znaczenia, bo wielu z tych świadków, których wymieniłem, było jeszcze wcześniej powołanych. W tym momencie zamykam dyskusję nad porządkiem obrad, ponieważ nawet nie było wniosku do porządku obrad i przechodzimy do jego realizacji. Na wezwanie komisji stawił się pan Jacek Cichocki zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego. Pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Zrozumiałem. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 z artykułu 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują.
Prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Prawo żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem, umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne. Prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pana z pytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika? Nie ustanowił. Dziękuję. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Jacek Cichocki, 47 lat, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenie? Nie byłem. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. Odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 11i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 171 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy chce pan teraz skorzystać z tego prawa? Nie będę korzystał z tego prawa. Chciałem tylko prosić Wysoką Komisję o wyrozumiałość, jeżeli w jakimś momencie poproszę o przerwę techniczną, bo jeszcze dwa dni temu nie mówiłem, stąd też taki lekko zachrypnięty głos i no ale reanimowałem domowymi sposobami możliwość wypowiadania się, no żeby nie opóźniać prac komisji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i życzymy szybkiego powrotu do pełnego zdrowia. Oczywiście to jest jedna zresztą z praw, które przeczytałem, jest prawo proszenia o przerwę. W praktyce prac komisji chyba się nie zdarzyło ani razu, żebyśmy takiej prośbie odmówili. Przechodzimy zatem do zadawania pytań. Szanowni państwo, może też no, nauczeni doświadczeniem z wczorajszego przesłuchania spróbujemy w półgodzinnych blokach tych pytań. Proszę świadka. Czy świadek pamięta, jak przebiegały w MSW w czasie, kiedy świadek był ministrem, prace nad rządową strategią, projektem rządowej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej? Pamiętam, że taki wątek się pojawiał, natomiast szczegółowego trybu prac teraz sobie nie przypomnę. Natomiast tak, chyba najprecyzyjniejsza odpowiedź. No bo tam jeden wątek, który przykuł naszą uwagę, bo te prace były takie no, dosyć szeroko zakrojone, interdyscyplinarne, różne służby brały w nich udział. One były koordynowane, można tylko powiedzieć, z poziomu MSW. Natomiast no, ostateczny projekt, kiedy powstał, to była strategia na lata 2012-2016. Ostatecznie tam te daty się trochę przesuwały, bo to trwały te prace. No i ostatecznie pana decyzją nie został skierowany do rządu, do przyjęcia przez rząd. Czy świadek pamięta dlaczego, skąd taka decyzja? Ja myślę, ale to będę teraz troszkę odtwarzał na bieżąco, że
Prace nad strategią trwały dosyć długo. Tak jak pan przewodniczący zechciał wspomnieć, różne służby przedstawiały swoje propozycje, one były szeroko dyskutowane i myślę, że to, co było ważne, żeby te nie czekać z wdrożeniem tych propozycji do momentu, aż zostanie uchwalona strategia, bo jak państwo wiecie, tym się też komisja zajmuje, walka z przestępczością gospodarczą wymaga refleksu. W związku z tym te różnego rodzaju pomysły były wdrażane na bieżąco. O ile przypominam sobie, bardzo ważnym tam był element stworzenia mechanizmu koordynacji i lepszej współpracy między Ministerstwem Finansów i jego służbami, a służbami ścigającymi przestępstwa, policją, prokuratorą i tak dalej. I to było realizowane na bieżąco. Ale czy przyjęcie strategii by przeszkodziło tutaj? Bo można było oczywiście to wdrożyć, pewne elementy na bieżąco, powiedzmy, na swoją drogą przyjąć strategię, bo to podnosi, daje pewną rangę tym działaniom. I w strategii zazwyczaj też są potem mechanizmy ewaluacji, podsumowania. Myślę, że to, co było ważne, żeby te mechanizmy ewaluacji i zadaniowania służb były wdrażane na bieżąco, rozliczane na bieżąco i środki były wtedy kierowane w odpowiedni sposób, więc można by powiedzieć, że wnioski z pracy nad strategią realizowane były na bieżąco. Teraz nie przypomnę sobie, czy taka była refleksja, że nie ma sensu w związku z tym tego dokumentu procedować całościowo, kiedy poszczególne jego wnioski już są wdrażane. No bo ostatecznie tego rodzaju dokument został przyjęty przez rząd tylko dopiero w roku 2015, na kolejne lata. To jakoś to w 15 już nie wystarczyło wdrażać na bieżąco i potrzebna była strategia, a ja myślę, że panie przewodniczący, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na pana pytanie, musiałbym zobaczyć ten dokument na poszczególnych etapach jego pracy, bo zakładam, że to, co było w 2012 i to, co było w 2015, jednak się między sobą różniło i te rzeczy, które zostały wdrożone, były na przykład już jako wdrożone w tym dokumencie z 2015 wskazanym, natomiast wskazywano nowe możliwości działania, chociażby związane z tym, że pojawiły się w ogóle nowe możliwości ścigania także przestępstw gospodarczych ze względu na szeroką modernizację elektroniczną przecież państwa, którą prowadziliśmy w tych latach. To oczywiste, co do treści merytorycznej, że strategia z 2015 nie mogła być tą samą, co z 2012, bo sytuacja się zmienia. Natomiast bardziej mi chodzi o zmianę sytuacji takiej, czy o to potrzebna jest na poziomie rządowym strategia do walki z przestępczością zorganizowaną, czy nie jest potrzebna. Czy wystarczy wdrażać na bieżąco, czy jednak ubranie tego w ramy rządowej strategii, nadanie takiej rangi finansowania przede wszystkim na tym poziomie było konieczne. To mnie tutaj zdziwiło i stąd to pytanie, ale dobrze, mam pytanie inne. Jakie sygnały w czasie, kiedy pan był szefem MSW, od podległych panu służb, pewnie w ciemno bym powiedział, że przede wszystkim w CBS-u docierały dotyczące tej przestępczości zorganizowanej podatkowej? Czy były jakieś takie sygnały, że ona się nasila, czy że jest pod kontrolą, czy że może służby potrzebują jakichś narzędzi, wnioskują, żeby coś zmienić tutaj, że mogły skuteczniej walczyć z tego rodzaju przestępczością? Panie przewodniczący, jeżeli pyta pan tylko o ten jeden aspekt przestępczości gospodarczej, jaką jest przestępczość przeciwko interesom finansowym państwa, przeciwko, a już bardziej szczegółowo o kwestiach podatkowych, to myślę, że tego rodzaju sygnały pojawiały się pewnie gdzieś pod koniec okresu sprawowania przeze mnie Urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych, pewnie jesień 2012, i dotyczyły jakichś poszczególnych branż i obszarów. Nie wykluczam, że to była branża metalowa. Otrzymał pan przygotowany na zlecenie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej przez Ernst & Young raport opodatkowanie VAT obrotu niektórymi wyrobami stalowymi? Czy może jakieś tezy z tego raportu? Nie wykluczam. To trzeba byłoby sprawdzić pewnie w biurze podawczym. Czy w sekretariacie ministra. Bardziej chodzi o stan pamięci świadka. Już teraz trudno mi oddzielić, czy usłyszałem o tym raporcie wtedy, czy w późniejszym okresie z mediów. Rozumiem. A czy spotykał się pan, miał pan kontakt z przedstawicielami firmy Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy lub firmy Niemczyk i Wspólnicy w tym czasie? Jako minister spraw wewnętrznych? Tak.
miałem okazję spotykać generała Rapackiego, którego wysoko cenię, ale nie przypominam sobie, żebym rozmawiał z nim jako przedstawicielem firmy, która się zajmowała kwestiami VAT-owskimi. Raczej rozmawiałem z nim o sprawach merytorycznych dotyczących polskiej policji, bo jest w tej kwestii niewątpliwie wysokiej klasy ekspertem. Nie poruszał tematu skuteczniejszego. Bo kancelaria Rapackiej wspólnicy wtedy była jednym z takich, można powiedzieć, podwykonawców dla Ernst & Young tego raportu. Współautorów nawet, można powiedzieć. Tak jak mówię, znaczy nie bardzo wysoko cenię generała Rapackiego i jego wiedzę na temat polskiej policji i miałem okazję już po tym, jak przestaliśmy razem pracować w ministerstwie, rozmawiać z nim przy różnych okazjach. Czy to były gdzieś tam w kuluarach jakiś świąt, służb, czy pamiętam chyba nawet raz przy okazji Euro 2012, znaczy przed Euro 2012 rozmawiałem z nim, bo no, starałem się od każdej kompetentnej osoby pozyskiwać wiedzę dotyczącą zabezpieczeń związanych z tą największą w historii Polski imprezą masową. I tutaj generał Rapacki był nieocenioną osobą ze względu na swoje doświadczenie. Natomiast wątku, tak jak pan przewodniczący wskazał, jego pracy zawodowej w kancelarii zajmującej się sprawami VAT-owskimi, nie przypominam sobie w tych rozmowach. Rozumiem. A czy, bo w latach 2011-2013 kontrola skarbowa prowadziła taką dużą kontrolę koordynowaną właśnie dotyczącą handlu, czy przede wszystkim wyłudzeń w handlu prętami stalowymi. Tam współpracowały również z tym policja, no i inne organy. Czy do pana jakieś sygnały docierały w tym zakresie? Jakieś wnioski, że jest tym problem? Najpierw może takie pytanie, czy ten problem wyłudzeń w handlu stalą prętami zbrojeniowymi się w ogóle pojawił w jakimkolwiek kontekście na poziomie ministra spraw wewnętrznych? Myślę, że w jakichś materiałach ze służb były te sygnały, tak. A czy pamięta pan w tym czasie jakieś wnioski dotyczące tego, no co by trzeba robić, żeby to... No, wszelkie działania, jeżeli sobie przypominam, w ogóle dotyczące tego, tych przestępstw związanych z interesem finansowym państwa, to z poziomu ministra spraw wewnętrznych to były działania wspierające tutaj ministra finansów i jego służby. Nie wykluczam, że w tym okresie rozmawialiśmy na ten temat i z ministrem Rostowskim, a na pewno z ministrem Parafianowiczem o tym, żeby zacieśniać jeszcze współpracę między służbami. Pamiętam, że powołana została specjalna grupa robocza, której celem była współpraca z, proszę mi pozwolić przypomnieć sobie taki ładny skrót, GIGS, tak? Główny Inspektor Kontroli Skarbowej i GIF. Tak, Główny Inspektor Informacji Finansowej. Tak, czyli z GIGS-em i z GIF-em. W osobie pana Parafianowicza. I w trójcy jedynego. Zależało mi też na tym, żeby wiedza, którą posiada wywiad skarbowy zwłaszcza, czy w ogóle służby skarbowe, bardzo szybko trafiała, znaczy w tym zakresie, w jakim to może być pomocne, i do policji, i do ABW, i w ramach tej grupy roboczej, a później systemu szkoleń ta wiedza była przekazywana. Także tego rodzaju działania były podejmowane. Mam pytanie, bo chciałbym uchwycić ten moment i czy może właśnie przy okazji tej współpracy byłby pan w stanie pomóc komisji wychwycić ten moment zmiany stanowiska rządu, no przede wszystkim resortu finansów, no ale to potem w projektach rządowych znajdowało efekt, bo sytuacja była taka, że organizacje branżowe, Hutnicza Izba, Polska Unia Dystrybutorów Stali alarmowały, monitorowały, zamówiły ten raport w Ernst & Young. I tam jedną z konkluzji była taka, że trzeba zmiany systemowej, że trzeba zmienić prawo, trzeba zmienić ustawę o VAT-ie. Natomiast stanowisko po stronie rządu było takie, że do pewnego momentu, że nie trzeba, że właśnie ta kontrola koordynowana, działania służb, takie powiedzmy działania kontrolne w ramach istniejącego prawa wystarczą. W pewnym momencie nastąpiła zmiana, no bo jednak ostatecznie przyjęto ten odwrócony VAT na stal. Czy jest pan w stanie ze swoich rozmów właśnie na przykład przykładowo z ministrem Parafianowiczem jakoś wychwycić choćby w przybliżeniu ten moment, kiedy podjęto decyzję, że jednak same kontrole tutaj nie wystarczą? Pamiętam wątek, jak to powiedzieć, postulatów związanych z wprowadzaniem na różne wyroby odwróconego VAT-u w tych latach.
także, tak jak pan przewodniczący wspomniał, na stal. I pamiętam też sytuację, w której minister finansów podejmował skoordynowane kontrole po to, żeby mieć wiedzę od podległych sobie służb, jak wygląda skala tych zagrożeń. I rozumiem, że na bazie wyników tych kontroli nastąpiła zmiana tego stanowiska. Natomiast konkretna data zmiany tego stanowiska, tej konkretnej daty teraz nie wskażę. I te kontrole już toczyły się we współpracy ze służbami także podległymi MSW. Jasne. A czy to była taka ustalona praktyka w działaniach służb? To znaczy, że najpierw nie ma problemu, przychodzą przedsiębiorcy z rynku, mówią, my dostrzegamy problem, wtedy dopiero się uruchamia kontrolę, no i stwierdzenie, że jest problem. Powiem tak, no ja bym oczekiwał w odniesieniu na przykład do Ministerstwa Finansów, dysponującego wywiadem skarbowym, kontrolą skarbową, danymi bezpośrednio do systemów podatkowych dostępem, że powinni szybciej wiedzieć niż na przykład jakaś tam organizacja przedsiębiorców, która no pośrednio z rynku jakieś sygnały zbiera, że występują jakieś nieprawidłowości, a nie się od nich dowiadywać. Czy w MSW też to tak wyglądało? Czy raczej jednak służby panu dawały wcześniej jakieś sygnały? Tak mówię teraz ogólnie odnośnie przestępczości jako takiej. W tym oczywiście też tej, ale... Ja, przepraszam, bo odniosę się do pierwszej części pytania pana przewodniczącego. I w rządzie, w którym miałem zaszczyt pracować, i myślę, że w obecnym, nie ma takiej praktyki, że przychodzą przedsiębiorcy z jakimś problemem i rozwiązaniem i rząd je od razu przyjmuje. Myślę, że każdy rząd, obecny również i poprzednie także, starają się ten problem obejrzeć i mieć własną analizę i ocenę sytuacji. To jest rzecz oczywista, natomiast myślę, że nawet jestem przekonany, że w rządzie obecnym służby specjalne, wywiad skarbowy, inne służby też dostrzegają problemy szybciej, zanim poszkodowani sami z nimi przyjdą. Że w ogóle ten problem istnieje. Pamiętając, dobrze, chciałem tylko powiedzieć, że pewnie są problemy, które moglibyśmy wymienić, które zaistniały już w tej kadencji rządu, a nie zostały dostrzeżone przez służby specjalne, no bo polscy obywatele ponieśli straty. Więc cieszę się, że jeżeli dostrzegają, w naszym rządzie również dostrzegają. To się zawsze zgadza, bo dopóki nie poniosą strat, to w ogóle nie ma problemu, więc nie ma czego dostrzegać. Natomiast bardziej chodzi mi to uruchamianie, bo ta sekwencja zdarzeń, którą obserwujemy i to w kilkukrotnie się powtarzająca, jest taka, że przychodzi jakaś branża czy jakaś inna organizacja tutaj do służb skarbowych i służby skarbowe z tej interwencji się dowiadują o tym, że coś się dzieje nie tak, podczas gdy nawet proste dane przywozu, wywozu i porównanie tego wskazywałyby, że coś było. To jest tak, w elektronice, tak, gdzie ZIPSE w listopadzie 2014 roku i się dowiaduje, że żadne prace się nie toczą. To jest w prawach do emisji CO2, gdzie Rada Podatkowa Lewiatana przyszła i nawet gotową już ustawę zaproponowała. I tutaj też słyszeliśmy, że z tego spotkania się pan Parafianowicz o tym dowiedział. No i tak samo w stali, gdzie te monity i nawet raport, już nawet branża zamawia raport, jeszcze wynajmuje wiceministra spraw wewnętrznych jeszcze do niedawna, żeby ten raport przygotował. Więc jakby jestem ciekaw, czy to była taka praktyka, ale dobrze, myślę, że to już mamy. Jeden wątek. Nie, no jeżeli pan chce coś dodać, chciałem tylko odnieść się do tego wątku, że można dostrzec problem dopiero kiedy obywatele ponoszą straty. No właśnie to, na czym my się koncentrowaliśmy i ja dokładałem wszelkich starań jako MSW i też wspierając premiera w koordynacji służb, to było takie działanie, żeby zawczasu dostrzegać zagrożenia i to się wielokrotnie udawało. I wierzę, że minister koordynator obecnie, premier czy Ministerstwa Wewnętrznych robi tak samo. Oczywiście nie zawsze to się udaje, więc no ja nie czynię z tego powodu zarzutów, ale myślę, że należy tego od służb wymagać, a nie żeby reagowały dopiero wtedy, kiedy jest strata. To ma pan jakąś wiedzę, czemu przez tyle lat się nie udawało po kolei w tych, bo najpierw się w złomie nie udało, potem się w CO2 nie udało, potem się w stali nie udało, potem się w elektronice nie udało. Wie pan dlaczego? Tu się akurat nie udawało? Nie udawało się co?
No nie udawało się dostrzec problemu, zanim obywatele ponieśli straty, bo w tych przypadkach się zdarzało, że ponosili te straty i budżet państwa, no czyli też na końcu obywatele latami wręcz te straty ponosili. W jednej elektronice ten taki wzrost obrotu o 1000% to jest na przykład rok 2013, a wprowadzenie w miarę skutecznej reakcji to jest rok 2015. Przestępczość niestety istniała i istnieje. Trzeba na to reagować. Mi tylko chodzi o to, żeby nie zwalniać służb z zadań związanych z tym, żeby prewencyjnie rozpoznawał zagrożenie. Ja tylko do tego wątku pana przewodniczącego chciałem nawiązać. Rozumiem. No to właśnie to mam pytanie, czy może pan ma taką wiedzę, czemu akurat w tych przypadkach, które wspomniałem, to prewencyjne, mój Boże, żeby prewencyjne, ale to nawet takie, no jak już się dzieje, to nie było tej reakcji. Pierwsze półrocze roku 2013 to jest wystrzelenie na przykład eksportu z Polski elektroniki o kilkaset procent. Jak weźmiemy tam z 3 lata, to ponad 1000%. W roku 2014 pod koniec organizacja branżowa pisze do Ministerstwa Finansów i dostaje w odpowiedzi, że żadne prace się nie toczą. Czyli tu już nie mamy do czynienia z prewencją, tylko tu mamy do czynienia z sytuacją, że to już półtora roku trwa w szczytowej swojej fazie. Ja proszę wybaczyć, nie podejmuję się komentować tutaj prac Ministerstwa Finansów, natomiast jeżeli chodzi o pracę służb, o które mnie państwo pytacie, to myślę, że jeżeli Wysoka Komisja sięgnie do sprawozdań, zwłaszcza tych niejawnych służb za rok 2013, to będziecie państwo tam mieli informacje o operacjach, które podejmowane były także w tym obszarze i to nie tylko z udziałem polskich obywateli, znaczy nie tylko przeciwko nieuczciwym polskim obywatelom, ale również cudzoziemcom. Tak, no udało nam się nawet z kilku notatek ABW skutecznie zdjąć klauzulę, tak żebyśmy mogli je wykorzystać w pracy komisji. Wczoraj jedna z nich była prezentowana, była adresowana do pana premiera. Niestety pan premier się z nią nie zapoznał. Nie powiedział, kto w kancelarii premiera się zapoznał w jego imieniu. Ja wspomniałem o sprawozdaniach z pracy służb, bo myślę, że one dobrze oddają to, co robiły służby, na przykład w 2013 roku, o którym pan przewodniczący wspomniał. Rok 2013, w lutym pan kończy swoją misję minister spraw wewnętrznych i zostaje szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To był czas, kiedy już w trakcie było opracowanie tego odwróconego VAT-u na produkty stalowe, ale wtedy Ministerstwo Finansów pracowało nad wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie tego. Czy w tym czasie już bardziej na poziomie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy jakoś ten wątek się pojawiał, czy na przykład minister finansów przychodził z tą sprawą, że ona jest jakaś pilna, że tu czekają na zgodę Komisji Europejskiej i zaraz to będziemy uchwalać, czy to było tylko na poziomie, jeszcze to nie wyszło z ministerstwa wtedy, w tym lutym, marcu, wtedy kiedy zaczynał pan? 2013. Tak. Nie przypominam sobie, żeby uczestniczył w pracach związanych z wnioskiem do komisji. Bardziej chodzi mi o to, czy minister finansów u premiera no w ogóle wspominał o tym. Czy u pana właśnie jako no, osoby bezpośrednio, przepraszam za sformułowanie, obsługującej premiera, no, jego otoczenie. Na temat wniosku do komisji w lutym 2013 roku nie przypominam sobie, żebym rozmawiał z ministrem finansów. No, potem się okazało, że po złożeniu, że komisja odpisała, że taka zgoda jest niepotrzebna i że można było od razu te rozwiązania wprowadzać. Przejdźmy dalej. Rok 2014. Procedowany jest projekt rządowy zmiany szeregu ustaw, no ale generalnie dotyczących obrotu paliwami i wprowadzenie takiej nowej koncesji OPZ na obrót paliwami z zagranicą. Tam wiodąca była ustawa Prawo energetyczne i inne ustawy. Czyli że podmiot, który handluje, chce handlować paliwami za granicą, musi ubiegać się o koncesję, wpłacić 10 milionów złotych zabezpieczenia. Czy ten wątek jakoś się pojawiał w pracach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Różnego rodzaju wątki związane z podatkami, także dotyczącymi VAT-u, pojawiały się na pewno na Komitecie Stałym, także w 2014 roku. I co pan pamięta z tego wątku? Tu musiałbym sięgnąć do dokumentów, które na pewno są dostępne dla Wysokiej Komisji z Komitetu Stałego, który był i protokołowany i wszystkie dokumenty i decyzje są potwierdzone na piśmie.
A czy spotkał się pan z jakimiś pismami, czy na przykład, bo one były kierowane do premiera, ale może premier na przykład panu je przekazywał do takiego no, zajęcia się, czy sprawdzenia sprawy dotyczącymi obrotu paliwami, że tam jest jakiś problem w obrocie paliwami w tej branży? W roku 13, 14, 15? Ten wątek się pojawiał. Trudno mi teraz sobie odtworzyć w pamięci, w jakiego typu dokumentach on się pojawiał. Być może to były też materiały od służb. I pamiętam, że pojawiał się też przy okazji różnych prac na poziomie komitetu. Na pewno był jakiś taki element związany z likwidacją kwartalnego okresu rozliczania podatku VAT, chyba właśnie między innymi jeżeli chodzi o paliwa, sprawy związane z solidarną odpowiedzialnością i tych rzeczy było dużo więcej. Tak, to mówimy o tej nowelizacji jeszcze wcześniejszej z roku 2013. Tam wtedy skrócono okres rozliczeń z kwartalnych do miesięcznych, wprowadzono solidarną odpowiedzialność razem z kaucją zwalniającą odpowiedzialności. No właśnie, no weszło to w życie w roku 2013 i czy pamięta pan jakieś oceny, że to dobre, to niedobre, sprawdziło się, nie sprawdziło, coś trzeba jeszcze zrobić, problem został, weszło i problem został uznany za rozwiązany, czy taki był ton tych pism, czy tych dyskusji, że jednak nie jest dobrze nadal? Tych zewnętrznych pism, tak? Różnych, od różnych podmiotów gospodarczych, tak? Teraz no, pan przede wszystkim, pyta. Chociaż też jeżeli było jakieś państwo z kolei jakoś między sobą o tym dyskutowali, komentowali, to też oczywiście, czy były jakieś pisma wewnętrzne, też byśmy byli ich ciekawi, no, reakcji też na te pisma zewnętrzne. Znaczy, pamiętam dyskusję na ten temat, czy to na poziomie komitetu, czy na poziomie, że system wymaga zmian i właśnie te zmiany, o których wspomniał pan przewodniczący, czy ja wcześniej należy wprowadzać i obserwować, jakie to daje efekty, że to jest konieczne. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, już funkcjonowało formalne porozumienie między ministerstwami. Ja już się tym nie zajmowałem wtedy wprost, ale informacja o tym porozumieniu również do nas trafiała w kancelarii między Ministerstwem Finansów, MSW, chyba Ministerstwem Sprawiedliwości, prokuraturą, jeżeli dobrze odtwarzam, po to, żeby niezależnie od tego, od tych zmian legislacyjnych, po prostu wzmocnić koordynację w ściganiu przestępców działających w tym obszarze. Czyli, przepraszam, bo tak zadałem dosyć proste pytanie, a świadek bardzo ciekawie odpowiedział, ale czy konkluzja tego była taka, że sytuacja jest pod kontrolą, czy że coś jeszcze trzeba zrobić? Starałem się przywołać z pamięci ad hoc różne wątki dotyczące kwestii przestępstw przeciwko interesowi finansowemu państwa, zarówno jeżeli chodzi o element legislacyjny, czy też te rozmowy z ministrami, jak i już sprawy ścigania z 2014 roku. O tak. To była może taka przydługa odpowiedź, przepraszam. Jasne. A czy świadek spotkał się z taką, ja tu zacytuję, ale oczywiście nie chodzi mi o dosłownie akurat to jest akurat opinia Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, ale też tego rodzaju, no merytorycznie podobną opinią. Rozwiązanie to odnosi się do tych rozwiązań związanych z solidarną odpowiedzialnością i kaucją gwarancyjną w handlu paliwami. Rozwiązanie to jest w praktyce wykorzystywane przez oszustów podatkowych, którzy składają kaucję, uzyskują w ten sposób status podmiotu zaufanego. Zyski z oszukańczego procederu często istotnie przekraczają wartość płaconej kaucji. W niektórych przypadkach możliwe jest również odzyskanie przez oszustów kaucji po dokonaniu oszustwa VAT. Czy taki wątek, takie opinie na poziom kancelarii premiera dotarły? Nie umiejscowię teraz tych zdań w jakimś konkretnym momencie czasowym, ale to mi się kojarzy z pracami nad podwyższeniem kaucji, które nastąpiło, zdaje się, tam o kilkaset procent. Więc prawdopodobnie być może to jest cytat z jakichś dokumentów, które posłużyły jako uzasadnienie do tych działań. Ale, czyli kojarzy pan ten wątek? Kojarzę wątek tego rodzaju, nie mówię potrzeby podwyższenia kaucji. Tak, tak. I tak mi się to słowo kaucja
i konieczność podwyższenia kojarzy. I pamiętam, że ten temat stawał na komitecie stałym i były mocne uzasadnienia, żeby podwyższyć tą kaucję, co też nastąpiło. Tak. A czy pojawił się wątek niskiej kary za brak koncesji? Bo to też 1 000 000 zł była tej kary. No, zyski organizacji przestępczych na wyłudzeniach podatkowych bywały często wielokrotnie większe niż 1 000 000 zł. Zgoda. To czy ten wątek się pojawił, że trzeba by podwyższyć tą karę? Przy okazji też rozmowy o kaucji. Albo przy innej okazji, no, czy w ogóle się pojawił? Prawdopodobnie się pojawił. I z jaką konkluzją? Już teraz sobie nie przypomnę, bo to chciałbym, że chętnie bym, jeżeli pan przewodniczący zechce mi jakieś dokumenty okazać, to pozwoli mi to sięgnąć. To nie o to chodzi, bo dokumenty to my sami możemy przeczytać, a tutaj badamy stan pamięci, wiedzy. Zresztą na tym polega przesłuchanie świadka, że każdy ma prawo oczywiście wszystko pamiętać. No ja też nie pamiętam wszystkiego, co tam kilka lat temu moja prośba jest związana z tym, że tak to jestem przyzwyczajony do przesłuchań w prokuratorze jako świadek oczywiście i tam jednak ten proces wygląda w ten sposób, że po spadaniu stanu mojej pamięci, który nie jest za duży, od razu powiem, bo i dokumentów, i wątków w czasie mojej pracy była ogromna ilość, no zawsze prokurator stara się jakoś pogłębić temat poprzez pokazanie dokumentów, czy dyskusję już merytoryczną nad konkretnymi kwestiami, właśnie wspierając się dokumentami. Ale ja jestem do dyspozycji, oczywiście. Oczywiście. No to jeszcze ostatnie w tej rundzie moje pytanie, czy no może z 2-3 pytania. W tych pismach, bo ich oczywiście było mnóstwo kierowanych do pani premier Ewy Kopacz bezpośrednio, czasem do ministrów, szeregu ministrów, do wiadomości pani premier, czasem na odwrót do pani premier, do wiadomości pani ministrów. Jeszcze taki wątek się pojawił, to pismo Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftą z 1 maja 2015 roku do pani premier. No jeden cytat, to właśnie przykuło moją uwagę. Zaniepokojenie branży budzą doniesienia wskazujące na fakt podjęcia zatrudnienia w firmach podejrzanych o wyłudzenia podatkowe w obrocie paliwami przez emerytowanych funkcjonariuszy policji wysokiej rangi, a także zakup paliwa w takich firmach przez podległe ministrowi spraw wewnętrznych Centrum Usług Serwisowych. Czy z tym wątkiem jakoś się pan zetknął? Rozumiem, mówimy o już późniejszym okresie, kiedy nie 2015, byłem, tak, kiedy już pan był w kancelarii premiera. Ale to jest pismo do pani premier Ewy Kopacz, więc może panu, zwłaszcza jako byłemu ministrowi spraw wewnętrznych, jakoś tego przekazała, spytała się, poprosiła jakąś ocenę. Tego dokładnie pisma nie pamiętam, natomiast pamiętam wątek w ogóle problemów z obrotem paliwami i tutaj taką intensywną działalność kontrolną ministra Szczurka, który podejmował różnego rodzaju kontrole skoordynowane chyba na skalę przynajmniej we wschodniej części Polski do tej pory wcześniej nieprowadzonych, więc nie wiem, czy to pismo, czy szereg innych jednak zaktywizowały tutaj te działania kontrolne i potem i w związku z tym także ściganie później wykrytych nieprawidłowości w tym okresie. Bardziej mi chodził ten wątek, że podległy ministrowi spraw wewnętrznych Centrum Usług Serwisowych kupuje paliwa od firm zaangażowanych w wyłudzenia podatkowe. Jeżeli takie pismo trafiło do kancelarii, na pewno zostało zadekretowane zgodnie z kompetencją. To niewątpliwie. Dobrze, to obiecałem dyscyplinę czasową, więc dotrzymuję. Pan przewodniczący Parda, prosimy o pytania. Panie przewodniczący, ja może w tej rundzie, w tej kolejce zrezygnuję z mojego głosu na poczet posłów, którzy wczoraj nie zdążyli zadać pytania i może prosiłbym przekazać im teraz, jasne, jeżeli jest taka szansa. Pan poseł Matusiewicz w takim razie, prosimy o pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę pana, w którym roku pan dostał dostęp do informacji niejawnych? W momencie, kiedy objąłem stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli to musiał być rok 2008. Proszę pana, a kiedy pan został koordynatorem służb specjalnych? Formalnie nie byłem koordynatorem służb specjalnych, ale na mocy rozporządzenia premiera wspierałem go w koordynacji i służb, ponieważ premier Tusk uznał, że mechanizm koordynatora jest mechanizmem nieefektywnym, powodującym napięcie i konflikty między służbami. Nie było sensu korzystać z tego uprawnienia premiera, czyli powoływania koordynatora.
Myślę, że poprzednie 5 lat to pokazywało, dlatego też ten mechanizm został zbudowany w sposób bardziej efektywny. To przepraszam, bo to tutaj jest lekka sprzeczność, bo wczoraj jak się pytaliśmy pana premiera o to, dlaczego tak zrobił, to nie podał tego powodu, tylko powiedział, że powodem była kompetencja, znaczy, że uznał, że on jest najbardziej kompetentny do... Znaczy, tu, proszę wybaczyć, panie przewodniczący, nie widzę sprzeczności. Czy kompetencje pana premiera i jego przekonanie o nieefektywności mechanizmu się nie wykluczają? Proszę pana, czy to w 2011 roku było? Jeszcze raz. Czy to w 2011 roku było, czy nie, wcześniej? W 2008. Ale w 2008 już pan te kompetencje koordynatora pełnił? Tak. Proszę pana, czy pan się zapoznawał z takimi informacjami ówczesnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o tym, co się dzieje na granicy wschodniej w zakresie przewozu paliw? Określone raporty były. Jeżeli były, na pewno się zapoznawałem. A co z tych raportów wynikało? A to proszę mi pokazać, to panu powiem. No proszę pana, tutaj nie ma... Nie, no ja nie pamiętam z raportu z 2008 roku. Ale proszę pana, czy generalnie była tego rodzaju sytuacja, że pan szef ABW podkreślał to, że cysterny są przewożone przez granicę wschodnią, cysterny paliwa, że jest słaba kontrola, że na kwartał tylko 200 cystern jest kontrolowanych, że ci przewoźnicy nie odprowadzają podatku VAT-owskiego, podatku akcyzowego. To nie ze względu na niechęć odpowiadania na pytanie, tylko nie podejmuję się odtwarzania szczegółowo treści raportu sprzed 9 lat. Proszę pana, no ale pamięta pan, że taki problem był i co wtedy postanawialiście na kolegium służb specjalnych? Nie powiedziałem, że pamiętam, że ten problem był w 2008 roku. A później? Jeżeli chodzi o kwestię paliw, jeżeli będę odtwarzał, to na pewno pamiętam, tak jak już wspomniałem, odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego, że ten wątek dotyczący ściany wschodniej, intensywnych kontroli, problemów... Może używamy Polski Wschodniej, a nie ściany wschodniej. Proszę bardzo, Polski Wschodniej, granicy wschodniej, on się pojawił, to teraz z pamięci odtwarzam sobie, ale no to się rzeczy tak jest, że pamięta się te późniejsze rzeczy, natomiast nie raporty z 2008 roku, to się pojawił właśnie przy okazji tych intensywnych kontroli i wniosków z kontroli, które prowadziło Ministerstwo Finansów, ale to w późniejszych latach. Proszę pana, czy na kolegium służb specjalnych, no pan przewodniczył posiedzeniom takiego kolegium, czy podejmowaliście, proszę pana, jakieś inicjatywy dotyczące spraw związanych ze zmianami legislacyjnymi po to, żeby zaprzestać, proszę pana, czy w jakiś sposób ograniczać tą sferę wyłudzeń VAT-owskich? Panie pośle, przewodniczącym kolegium był premier, w związku z tym systemem, o którym mówiłem. Ale pan często go zastępował na tych posiedzeniach. Ja byłem sekretarzem i posiedzenia kolegium były i są do dzisiaj niejawne. W związku z tym trudno mi mówić w publicznym przesłuchaniu o treści obrad kolegium. Natomiast one były protokołowane i macie państwo pełen wgląd do tego, o czym rozmawialiśmy. Dobrze, proszę pana, to proszę mi powiedzieć, czy była jakaś inicjatywa w zakresie zmiany przepisów karno-skarbowych, jeśli chodzi o resort, którym pan kierował? Jako wspierający premiera w dziedzinie koordynacji i nadzoru nad służbami specjalnymi nie występowałem z żadną inicjatywą legislacyjną w tym obszarze i to nie było w mojej kompetencji. Myślę, że inni członkowie rządu by się zdziwili, gdybym z taką inicjatywą... Proszę pana, a na temat tej sytuacji, jeśli chodzi o wyłudzenia VAT-owskie, pan kiedykolwiek rozmawiał z prokuratorem generalnym ówczesnym?
Miałem okazję rozmawiać z prokuratorem generalnym jako minister spraw wewnętrznych. Czy tam się pojawiał szczegółowo wątek wyłudzeń VAT-owskich, nie powiem w tym momencie. Pojawiały się na pewno wątki przestępczości gospodarczej, bo o tym rozmawialiśmy i to był jeden z ważnych obszarów, na których jako ministrowi spraw wewnętrznych bardzo mi zależało, żebyśmy tu byli skuteczni. Ale czy akurat ten szczegółowy aspekt się tam pojawiał, to proszę wybaczyć, już teraz sobie nie otworzę. Proszę pana, czy już później jako prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pan... To nie ja, nie, to następcy. To w 2014 roku zostałem... To Adam Jasser, mój, ten, który przyjdzie po mnie dzisiaj do państwa, będzie, to on został prezesem. Pan nie był prezesem? Nie. On to proszę pytanie pana, do następnej. To, co proszę pana wynikało z konkretnego z tych pana rozmów czy wymiany poglądów na tą sytuację z panem prokuratorem generalnym? Otóż już odpowiedziałem, no, w związku z tym, żadnych inicjatyw nie było? Nie przypominam sobie, żebyśmy rozmawiali o jakiejś inicjatywie legislacyjnej dotyczącej szeroko pojętej przestępczości gospodarczej. Proszę pana, a jak wyglądała pana współpraca z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji? No, dopóki nadzorowałem policję, bardzo dobrze. Jakie były efekty, proszę pana, no, w zakresie przestępczości VAT-owskiej? Wszystko macie państwo w sprawozdaniach. Ja nie podejmuję się cytować teraz rok do roku. Pana zdaniem, pan mówi, że wszystko było bardzo dobrze, tak? Znaczy, moja współpraca była bardzo dobra i nie miałem, znaczy oczywiście w konkretnych kwestiach, w konkretnych sprawach bywały także problemy. No już nie będę ich teraz tutaj wymieniał. Mogłem uważać, że coś się dzieje za wolno albo że należy położyć większy nacisk na różne kwestie. Natomiast muszę powiedzieć, że spotykałem się tutaj siłą rzeczy. To nie było miejsca na polemikę, tylko Komenda Główna Policji, komendant główny, a także szefowie jednostek, zwłaszcza na radach, w których brałem udział i tych corocznych i ad hoc, przyjmowali i bieżące wytyczne i wskazówki i podejmowali te działania i efekty pracy polskiej policji w tym okresie były w różnych obszarach bardzo dobre, także jeżeli chodzi o przestępczość gospodarczą. Proszę pamiętać, że jeżeli pan pyta o Centralne Biuro Śledcze, my podjęliśmy działania i to w to byłem zaangażowany, żeby wzmocnić Centralne Biuro Śledcze. Ono zostało wyodrębnione ze struktury Komendy Głównej, wzmocniony został jego budżet i jego pozycja właśnie po to, żeby mu zwiększyć możliwości operacyjne. Proszę pana, wczorajszy świadek na pytanie dotyczące kwestii ograniczeń przestępczości karno-skarbowej, no, odpowiedział w ten sposób, że tymi sprawami się pan zajmował jako przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. A kto tak odpowiedział, przepraszam? Wczorajszy świadek, pan premier. Jeżeli chodzi o przestępczość karno-skarbową. Tak. Chodzi o zmiany przede wszystkim kar na bardziej surowe niż te, które wówczas obowiązywały, na pewne kolizje między artykułami kodeksu karnego skarbowego a kodeksem karnym. Panie pośle, w tej kwestii inicjatywa należała do ministra finansów oraz do ministra sprawiedliwości. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy projekty aktów prawnych, zmiana, które trafiały na komitet stały, to w tym momencie jako przewodniczący komitetu nad tym pracowaliśmy razem z całym komitetem, a później trafiało to na Radę Ministrów. W tym zakresie się oczywiście zajmowałem. Minister sprawiedliwości tym się nie zajmował, tylko powinien się zajmować prokurator generalny, no ale w efekcie to tak było, że nikt się tym nie zajął i nie było w odpowiednim, stosownym czasie, kiedy była największa potrzeba nowelizacji tych przepisów. Jako przewodniczący komitetu nie występowałem i nie powinienem występować z jakąś własną inicjatywą legislacyjną, tylko tutaj właściwy był minister sprawiedliwości.
prokurator generalny w tamtym czasie był rozdzielony od ministra sprawiedliwości, mógł też takie sugestie podejmować minister finansów, bo to było zgodne z ustawą o działach. Natomiast tak jak mówię, jeżeli tego rodzaju zmiany prawa trafiały na komitet, to oczywiście to procedowaliśmy. Ale w tym zakresie nowelizacji KKS-u nie było żadnej inicjatywy ze strony żadnego z wymienionych przez pana ministerstw. Nie byłbym taki kategoryczny w tym stwierdzeniu. Musiałbym sięgnąć do dokumentu, bo wydaje mi się, że jednak jakieś kwestie dotyczące KKS-u pojawiały się przy tych zmianach w prawie w 2013 roku i później w 2014, ale to jest do sprawdzenia oczywiście. Ale to pana pojawiały się, ale to się opierało na orzeczeniu Sądu Najwyższego, a nie było zmian legislacyjnych. Nie będę tu wchodził w polemikę, bo to jest szczegółowy temat, do którego chętnie się przygotuję, jeżeli będę miał wgląd do dokumentów Komitetu Stałego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz powinien być pan Zbigniew Konwiński, tylko pytanie, bo ja taką konwencję przyjąłem, żeby dawać głos może najpierw tym posłom, którzy wczoraj nie zdążyli w ogóle zadać pytania. Połowę czasu. No dobrze, skoro pan nalega. Proszę, proszę. Proszę bardzo. No dzisiaj nie wykorzystam całego czasu, ale to będzie zamierzone z mojej strony. Wczoraj to nie było zamierzone. Wystarczyło wczoraj, panie przewodniczący, żeby każdy na starcie miał po pół godziny, byśmy wszyscy zdążyli zadać pytania. Został pan w 2006 roku odznaczony przez prezydenta Kaczyńskiego krzyżem, żelaznym krzyżem za zasługi. Za co to było oznaczenie, jak pan powiedział? Za działalność społeczną w organizacji społecznej, z którą jestem związany od wielu lat. A jak przebiegała współpraca z Mariuszem Kamińskim? Czy jako szef CBA zgłaszał jakieś propozycje dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej, przestępczości VAT-owskiej? Pan przewodniczący komisji raczył mówić, że bodajże wczoraj, że nie miał tej, że nie był zadaniowany w tych sprawach, ale czy może sam występował z jakąś inicjatywą? Dziękuję panie pośle za to pytanie, bo ono mi pozwala też nawiązać do wątku wytycznych, które były kierowane do służb i przygotowywane, znaczy podpisywane przez premiera, natomiast przygotowywane w określonym trybie i ten tryb zakładał udział w tym i szefów służb, i szefów poszczególnych resortów. Mówię o tym dlatego, że to dotyczy zarówno pana ministra Kamińskiego, jak i wątku, który tu się pojawił na samym początku dotyczącym tego, że w wytycznych nic nie było na ten temat. Więc chciałem powiedzieć, że wątek związany, znaczy wytyczne są niejawne, więc możecie państwo się w trybie niejawnym z nimi zapoznać i na ich podstawie rozliczane są później służby i analizowane ich sprawozdania. Wątek przestępczości gospodarczej, w tym przeciwko interesom finansowym państwa, czy tak jak to jest zapisane czy wtedy było zapisane w artykule, w zadaniach ABW godzących w podstawy ekonomiczne państwa, zawsze pojawiał się w wytycznych. Tworząc wytyczne, premier za moim pośrednictwem rozsyłał prośby o zgłaszanie propozycji do poszczególnych resortów, zwłaszcza do wszystkich resortów, jeżeli chodzi o służby cywilne, oczywiście z pominięciem MON-u, jeżeli chodzi o służby wojskowe, także z udziałem MON-u. Te propozycje były zbierane, po czym na już rozesłane, już przygotowane wytyczne były konsultowane jeszcze raz, a potem dyskutowane na Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, w którym to kolegium brali udział szefowie służb, w tym również minister Kamiński. Więc jeżeli któryś z szefów służb, w tym minister Kamiński czy minister Bondaryk, uważaliby, że w tych wytycznych jakieś elementy należy wzmocnić, to mieli możliwość zakomunikowania tego w czasie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i zaproponowania dodatkowego wzmocnienia jakiegoś wątku, czy go w ogóle wprowadzenia. Czy takie rzeczy się działy, to odsyłam państwa do niejawnych protokołów z kolegium, ale mówię tutaj, to nie jest tak, że czy szefowie służb, czy ministrowie nie mieli
okazji tworzenia tych wytycznych, a premier był zostawiony sam w sobie. Ten tryb był za czasów, kiedy miałem zaszczyt pracować w rządzie, bardzo profesjonalny i myślę, że obejmował całe spektrum wyzwań. Tak jak mówię, były tam także wyzwania związane z przestępczością gospodarczą i uczestniczyli w tym przedstawiciele i służb, i resortów, jak również na kolegium, proszę pamiętać, także uczestniczył przedstawiciel prezydenta, także prezydenta Kaczyńskiego i przedstawiciel Komisji do Spraw Służb Specjalnych Sejmowej. Także gdyby jakieś niepokojące, konkretne wątki dotyczące akurat przestępczości karno-skarbowej pojawiały się w 2008, 2009 i tak dalej, no to również opozycja miała formalną możliwość wprowadzenia tego do wytycznych premiera. Także chciałem to wyjaśnić, bo miałem wrażenie, że wczoraj i dzisiaj te wytyczne zostały tak trochę po macoszemu potraktowane, a tymczasem to jest poważny dokument, który zadaniuje służby i z którego rozliczamy później służby i na kształt tego dokumentu wpływ mieli miały bardzo różne podmioty, które z różnej perspektywy patrzyły na państwo, no i też można powiedzieć współodpowiadały za funkcjonowanie państwa w tamtym okresie i dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Przepraszam za tą przydługą opowieść, ale ważne, wydaje mi się, że to było cenne także dla wyjaśnienia tego trybu, żebyście państwo wiedzieli, że że to nie jest tak, że nie można wprowadzić tych wątków na różnych etapach i że naprawdę różne siły polityczne miały możliwość skorzystania z tej okazji. Nowelizacja, bo to pojawia się przy przesłuchaniu wielu świadków, się to pojawiało. Nowelizacja statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w początku 2012 roku. Czy połączenie Departamentu Kontrwywiadu, Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa, Departamentu Zwalczania Terroryzmu, w jeden departament kontrwywiadu, który miał przejąć zadania tychże trzech departamentów, miał na celu osłabienie realizacji przez ABW zadań dotyczących kontrwywiadu, terroryzmu i bezpieczeństwa ekonomicznego, czy też poprawę ich realizacji, chociażby przez to, że część funkcjonariuszy na stanowiskach administracyjnych i dowódczych przeszła do wykonywania zadań operacyjnych, bo tu jest między nami, bym powiedział, pewien spór, ale też spór między częścią komisji, a częścią świadków, którzy już zeznawali, chociażby panem Bondarykiem, czy następcą pana Bondaryka. Nie, zdecydowanie te zmiany w ABW zwiększyły efektywność pracy agencji w różnych obszarach, bo proszę pamiętać, że to nie jest kwestia tylko stworzenia Departamentu Kontrwywiadu, ale przede wszystkim stworzenia Delegatury Warszawskiej. Po prostu to była dosyć duża zmiana strukturalna w agencji i jej celem było utworzenie Delegatury Warszawskiej, która zintegrowała różnego rodzaju wątki, w tym wątki kontrwywiadowcze, gospodarcze i terrorystyczne, pozwoliła lepiej rozkładać środki i zasoby agencji, na przykład jeżeli chodzi o cały ten złożony obszar kontroli operacyjnej, bo jak państwo, nie wiem, może państwo nie wiecie, ale kontrola operacyjna to jest bardzo wymagający proces. Nie tylko wystarczy pozyskać materiał, ale trzeba go potem opracować pod różnymi kątami, także procesowymi. W związku z tym i zintegrowanie tych działań pozwalało odzyskać agencji możliwości i zasoby działania w różnych innych obszarach, więc ja wysoko oceniam to działanie. Ta delegatura działała bardzo sprawnie. Departament Kontrwywiadu wtedy odciążony od spraw bieżącego zarządzania tego rodzaju operacjami mógł skoncentrować się na kwestiach strategicznych, a myślę, że sensowność tej decyzji potwierdzili również następcy, nie tylko bezpośredni następca ministra Bondaryka, ale także następcy obecnie kierujący ABW, bo o ile wiem, nie doszło do żadnych zmian w statucie ABW i ani pani premier Szydło, ani pan premier Morawiecki nie przywrócili Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa, tylko raczej zaakceptowali ten kierunek zmian, który został przeprowadzony. No, szkoda, że zostały zlikwidowane. 11 oddziałów terenowych, tak. Jeszcze raz, oddziały terenowe zostały zlikwidowane, 11. Znaczy, szkoda, że zostały zlikwidowane delegatury terenowe, bo akurat tam
duża część prac związanych z bezpieczeństwem energetycznym i wątkami gospodarczymi była prowadzona. I teraz nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ale likwidacja tych delegatur i skupienie tego w delegaturach większych sprawiło, no, że się te obciążenia biurokratyczne zwiększyły w tych większych delegaturach. I myślę, że to może, ale to nie mam na to, nie mam wpływu, nie mam wglądu do dokumentów, to musi, znaczy to Komisja do Spraw Służb Specjalnych może to obejrzeć, jak to się przełożyło na efektywność ścigania. Natomiast no niewątpliwie i obecna władza, i poprzednia zaakceptowały tą decyzję o zintegrowaniu działań trzech departamentów w ABW i Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa nie został odtworzony, no więc rozumiem, że tu nie ma miejsca chyba na jakieś spory, tylko należy pozytywnie ocenić te działania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I pan poseł Murdzek, prosimy. Czy w czasie pracy, i to zarówno jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i prace związane z KPRM-em, jakie były procedury, jeśli chodzi o zgłoszenia problemów z tematyki przestępstw VAT-owskich przez różne branże? Czy były jakieś zasady? No bo z przesłuchań poprzednich świadków wiemy, że branże starały się czasami w rozpaczliwej dla siebie sytuacji no, pisać do wszystkich, spotykać się ze wszystkimi. Jak z poziomu MSWiW-a wyglądały te kontakty, jak z poziomu pana jako członka Rady Ministrów? I jeżeli tego typu pisma trafiały czy do MSW, czy do KPRM-u, w przypadku MSW, jeżeli tam nie było wątków dotyczących działań służb podległych MSW, czy jakichś podejrzeń o popełnienie przestępstwa, tylko były to kwestie merytoryczne, to tutaj... No jak wiemy, to główny obszar naszych zainteresowań to są przestępstwa jednak. Znaczy, tego, więc jeżeli by było tam podejrzenie o popełnienie przestępstwa, to zapewne było kierowane do prokuratury. Natomiast jeżeli były tam kwestie merytoryczne wskazujące na potrzebę jakichś zmian legislacyjnych, to były kierowane do ministra finansów. Ponieważ w rządzie, i tak jak w każdym innym rządzie w Europie, wiodącym w kwestiach podatków i zmian legislacyjnych tutaj jest minister finansów. Tak, to chyba precyzyjnie odpowiedziałem na pytanie. Czy spotkał się pan z zagadnieniem i czy to pomagało, przeszkadzało kwalifikacji przestępstw VAT-owskich bądź jako powiedzmy pojedynczego przestępstwa jakiegoś określonego podmiotu bądź kwalifikacji jako przestępczości zorganizowanej? Jeden ze świadków mówił, że praktycznie no, jednak procedury się różnią, jeżeli pojawia się szyld przestępczości zorganizowanej od no, działań innych. Oczywiście, ale to zakładam, że służba, która znaczy prokuratura i służba, która prowadzi właściwe czynności, to ona już kwalifikuje, czy ma do czynienia z zorganizowaną przestępczością, czy z czynem indywidualnym. I oczywiście w zależności od tego, czy były jaka to jednoznaczne kwalifikacje, czy dopiero w trakcie działań operacyjnych się okazywało, że trzeba zmienić kwalifikacje? Nie będę się wypowiadał na temat tego pragmatyki już pracy operacyjnej służb tutaj i tych kwalifikacji, bo to prokurator z właściwą służbą pracował, tu. Minister w to nie wnika. Pojawił się i był dyskutowany postulat instytucji do spraw zbywania mienia, które pochodziło z zajęć, jeśli chodzi o skutki działań przestępczych. Czy pan pamięta ten wątek i jakąś dyskusję na temat powołania do życia takiej instytucji?
Rozumiem, że chodzi o mienie pozyskane w wyniku przestępstwa. Tak, żeby no po prostu nie było tak, że ono nie jest zagospodarowane, lata mijają, nie odzyskujemy majątku, tak. Mienie to traci wartość. Tak. Ciekawe pytanie. Pojawiał się ten wątek, muszę powiedzieć, pamiętam, że też w moich rozmowach z szefem Interpolu, którego gościłem, bo to w ogóle problem ogólnoeuropejski. Tak, rozmawialiśmy o tym. Były jakieś konkluzje z tych rozmów? Na pewno wymienialiśmy się różnymi doświadczeniami, bo brałem też udział w spotkaniu szefów ministrów spraw wewnętrznych i szefów Interpolu, wtedy to chyba było w Rzymie, raczej wymiana, dyskusja o tym, jak to jest uregulowane w poszczególnych państwach europejskich i które mechanizmy się sprawdzają, a które nie. Było jakieś rozwiązanie, które zapamiętał pan? Nie podejmuję się teraz referować. Pamiętam, że Włosi mają tutaj ciekawe rozwiązania i takie od lat już, od wielu lat stosowane, no ale to historyczna już kwestia przestępczości zorganizowanej. Czy miało jakieś znaczenie, czy pamięta pan w ogóle istnienie takiego rozwiązania jak Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Pamiętam, że to jest jakaś organizacja pozarządowa, która działała i skupiała jak ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, ale to nie jest rządowe przedsięwzięcie. Nie, nie. Tak. No tak, gdzieś mi się kojarzy taki podmiot. Mhm. A był jakiś element taki, że jakiś temat współpracy z tą Platformą był, czy nie był? Panie pośle, proszę mi pozwolić, chyba jeszcze w momencie, kiedy zajmowałem się tylko kwestiami koordynacji służb, pojawił się wątek pracy nad ustawą o kontroli operacyjnej, o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, to się tak nazywało. Tak, znaczy taki kierunek i w tym kontekście. I to były takie prace też na jakimś etapie eksperckiej. Gdzieś tutaj kojarzy mi się temat tej organizacji takiej eksperckiej, pozarządowej, ale tak, chyba tak. Jak wyglądał temat wtedy, kiedy pan był w MSWiA, przygotowania do specyfiki przestępczości gospodarczej, patrz jeszcze precyzyjniej przestępstw VAT-owskich, akcyzowych, jeśli chodzi o pracę prokuratorów i sędziów, czy tutaj przygotowania, jeśli chodzi o kwalifikacje, uwzględniały tą specyfikę, czy państwo mieliście jakieś rozwiązania, czy wprowadziliście jakąś metodologię, żeby poprawiać tą wiedzę o specyfice tego typu przestępstw? Tu, tak jak wspominałem wcześniej, jak dobrze pamiętam, już w 2012 roku przy współpracy z ministrem finansów, zwłaszcza z głównym inspektorem GIKS-em i GIF-em, powstała grupa robocza, gdzie ten temat był i omawiany, i realizowany, a owocem pracy tej grupy roboczej były właśnie serie szkoleń myślę, że one obejmowały nie tylko policję, ale także prokuratury i chyba też sądy, właśnie po to, żeby zwiększyć ich wiedzę, żeby minister finansów zadbał o to, żeby ta wiedza wzrosła dotycząca specyfiki tych przestępstw, bo w tamtych latach wielu tych rzeczy nie nazywaliśmy tak, jak nazywamy dzisiaj i ich tak dobrze nie rozumieliśmy, a więc ważne było, żeby ta informacja, to zrozumienie problemu trafiało do wymiaru sprawiedliwości i te szkolenia się toczyły. Jak dobrze, znaczy, myślę, że to gdzieś koniec 2013 rok. Czy nie chodzi o nazwiska, ale czy przypomina sobie pan, kto ewentualnie pełnił tą funkcję ekspercką, czyli prowadził te szkolenia, dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem? To już nie było na poziomie ministrów, tylko niżej.
Jak ocenia pan potrzebę i ewentualnie efekty działania zespołu do spraw poprawy decyzji sądowych? Zespołu do spraw, jeszcze raz proszę. Do spraw poprawy decyzji sądowych. No jakby w tym kontekście rozbieżności pewnych interpretacji przepisów, jednoznaczności, specyfiki przestępstw gospodarczych. Mhm. No chyba musiałbym sięgnąć do jakichś dokumentów, żeby jakby dokonać oceny tej pracy. Czy pamięta pan jakieś elementy, z których by wynikał jakiś ciąg dalszy współpracy takiej już międzynarodowej z agencją OLAF, z Europolem, znowu w specyfice przestępczości VAT-owskiej, akcyzowej ewentualnie? To znaczy w ogóle współpraca międzynarodowa była jednym z priorytetów w czasie naszych rządów w dziedzinie bezpieczeństwa i ona obejmowała wszystkie aspekty. Oczywiście rozwijaliśmy najmocniej i muszę przyznać, że no ja miałem taką gradację priorytetów, że najważniejsze jest życie naszych obywateli. W związku z tym szczególnie te kwestie, które dotyczyły bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa życia naszych obywateli, były tutaj na pierwszym planie i stąd ta współpraca międzynarodowa była rozwijana ze wszystkimi agendami, w tym z Europolem, Interpolem i tak dalej. Na przykład poprzez nowo utworzoną komórkę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jakim było Centrum Antyterrorystyczne. Mam nadzieję działające do dzisiaj. Natomiast to była wymiana międzynarodowa dotycząca zagrożeń terrorystycznych. W naszej VAT-owskiej tematyce. Natomiast jeżeli, znaczy to, i teraz jest tak, znaczy chciałbym podkreślić, że ten wyimek, jakim jest przestępczość VAT-owska, mieści się w szerokiej wymianie informacji między służbami bezpośrednio, jak i między agendami, czy europejskimi i tak dalej. Tylko poziom operacyjny dotyczący poszczególnych spraw, czy rzeczywiście państwo żeście o pewnych rozwiązaniach strukturalnych, które by wspierały efektywność działań, rozmawiali i czy były jakieś efekty, jakieś pomysły? Ten temat dotyczył w ogóle przestępczości gospodarczej. On się zawierał w tych kwestiach przestępczości gospodarczej i na ten temat sam miałem okazję rozmawiać i z ministrami spraw wewnętrznych innych krajów, chociażby w grupie G6, gdzie zasiadają zasiadali chyba teraz. Nie wiem, czy polski minister jeszcze jest zapraszany na tą grupę 6 największych krajów Unii Europejskiej, czy w ramach grupy JHA, czy właśnie ze spotkaniami z poszczególnymi agendami. I zawsze wątek przestępczości gospodarczej był tutaj obecny, nie tylko kwestie bezpieczeństwa i o tym rozmawialiśmy. Natomiast z rozmów z przedstawicielami zagranicznymi, czy z ministrami innych państw, czy szefami innych agend, tak jak Europol czy Interpol, nie wynikały żadne bezpośrednie inicjatywy legislacyjne. No też nie powinny. Znaczy, no tak, ale jakieś rozwiązania, które nie wiem, choćby zarysowywały formy współpracy, wymianę informacji, no jakieś zdecydowanie. Rozwiązania. Zdecydowanie. Pytanie, czy jakieś takie rozwiązania, tak. Które rzeczywiście... Jak najbardziej. Najczęściej się powtarzało, było akcentowane jako no, takie priorytetowo traktowane. Czy zdecydowanie coś, tak. Ale czy zapamiętał pan oczywiście, jakieś szczegółowe? No, pamiętam rozmowy z ministrem, no, chociaż dla przykładu z ministrem spraw wewnętrznych Niemiec na temat przestępczości po stronie niemieckiej i po stronie polskiej i konieczności lepszej wymiany informacji między naszymi policjami, Strażą Graniczną i ABW właśnie w zwalczaniu tej przestępczości, zwłaszcza, że no, nawet pamiętam minister wtedy pokazywał takie dosyć złożone schematy, jak wykorzystując granice przestępcy próbują unikać odpowiedzialności. Przestępcy gospodarczy, to nie były żadne przestępstwa przeciwko życiu ludzi, tylko właśnie różnego rodzaju kradzieże czy wyłudzenia i tutaj dbaliśmy o to, żeby te kanały udrożnić i żeby one były na bieżąco
dobrze działały na jak najniższym szczeblu, bo chodzi o to, żeby ta współpraca była szybka. Czy jakieś rozwiązania, na przykład jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne, były jakimiś wspólnymi, czy pamięta pan jakiś system działający? Nie przypomnę sobie, czy były rozwiązania informatyczne specyficznie dedykowane do zwalczania przestępczości gospodarczej we współpracy międzynarodowej, natomiast na pewno były takie grupy lokalne, znaczy grupy robocze, w ramach których spotykali się na bieżąco, chyba to nawet było na poziomie komendantów wojewódzkich i komendantów landów po drugiej stronie, tak żeby po prostu ten przepływ, no i wzajemne zaufanie było budowane i wymiana informacji była szybka już, żeby tylko nie trzeba było robić na poziomie ministrów, tylko żeby to było na poziomie przygranicznym. Co więcej, no wtedy chyba wprowadzaliśmy tam wspólne działania naszych straży granicznych po stronie polskiej i niemieckiej, no i wreszcie przygotowaliśmy się do euro. Tutaj rozszerzaliśmy wymianę informacji przez CAT nie tylko o informacje dotyczące terroryzmu. Osobny temat. Wspomniał pan o współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej. Było tak, że w roku 2012 Główny Inspektor Informacji Finansowej zanotował, później przekazywał o 85% informacji więcej o podejrzanych transakcjach, jeśli chodzi o przestępstwa VAT-owskie, czyli zmiana bardzo istotna. Czy pamięta pan no, takie sytuacje pewnych skokowych zjawisk i ewentualnie rozmowy i szukania jakiegoś rozwiązania czy zinterpretowania tego wzrostu? Nie pamiętam tych danych, które pan poseł teraz przytacza, natomiast no, minister Parafianowicz, główny inspektor, był tutaj bardzo aktywnym i rzetelnym ministrem i jeżeli pan przytacza datę 2012 i skokowy wzrost, no to myślę, że w wyniku jego aktywności tak zaalarmował różne gremia, że właśnie uruchomione zostały te nowe mechanizmy koordynacji między resortami i służbami, o których już wspominałem, oraz właśnie współpraca z sektorem wymiaru sprawiedliwości, żeby te przestępstwa były i szybko, i sprawnie osądzane. Czy mógłby pan ocenić, jaka mogła być przyczyna, czy pan podejmował takie działania i były jakieś przeszkody? Zespół zadaniowy i grupa zadaniowa do spraw rozwiązań systemowych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z podatkiem od towarów i usług oraz akcyzowym powstały dopiero w 2014 roku. Mówimy o tej stronie formalnej. Czy były jakieś przeszkody, żeby powołać wcześniej i sformalizować no, te różne wątki współpracy takiej bardziej roboczej? I czy no, rzeczywiście było przekonanie, że współdziałanie jest no, tą koniecznością? Przekonanie, że współdziałanie jest koniecznością, było na pewno. Nie przypominam sobie żadnych przeszkód. To, że w 2014 roku ta współpraca została sformalizowana w sposób, o którym pan poseł powiedział, wynikało z tego, że chwilę wcześniej zostało zawarte formalne porozumienie na szczeblu ministrów. Natomiast tego rodzaju grupa zadaniowa koordynacyjna istniała już wcześniej, przynajmniej od 2012 roku, więc to było tylko usankcjonowanie stanu, który już wcześniej funkcjonował. A czy były przedmiotem jakiejś analizy co do efektywności skutków, również w kontekście ewentualnie takich rozstrzygnięć jak porozumienia, jak zespoły zadaniowe czy grupy zadaniowe, rezultaty prac powołanego w 2008 roku, stąd mówię o rezultatach zespołu do spraw opracowania strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej? Tu już wspominałem, znaczy rozmawialiśmy o strategii, w tej kwestii nie mam nic do dodania. Krajowy program, jeszcze wracając jakby do zapisów, może nie do pytania o losy strategii, ale do zapisów. W Krajowym Programie Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej na lata 2012-2016
Był taki fragment związany z wyłudzeniami VAT. Nakładanie się właściwości poszczególnych służb i instytucji istnieje niemal we wszystkich obszarach występowania przestępczości zorganizowanej. Największa grupa podmiotów zaangażowana jest w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, w tym w szczególności związanej z wyłudzeniami akcyzy i VAT oraz zaniżaniem należności publiczno-prawnych, a także praniem pieniędzy. Czy tutaj rzeczywiście w tym aspekcie integracji były jakieś działania? Wspomniał Pan o porozumieniu. No, grupa zadaniowa była w 2014 roku. Czy jakieś równolegle jakby do tworzenia strategii działania mógłby Pan wymienić właśnie pokazujące, że te elementy integracji następowały? Znaczy... Może jeszcze rozszerzę, może żeby ułatwić zadanie, bo oczywiście też chodzi o jakiś element tej integracji, choćby prowadzenie skoordynowanych działań takich kontrolnych. Tu już mówimy o wszystkich służbach, o administracji skarbowej, o administracji celnej. Panie pośle, bo w cytacie, który pan przytoczył, pojawia się wątek nakładania się zadań i kompetencji. Ja się podpisuję obiema rękami pod tym problemem. Uważam, że on występował i występuje do dzisiaj, nie został zlikwidowany, jeżeli chodzi o zadania poszczególnych służb i należy to na pewno uporządkować. Dokładałem wszelkich starań, żeby to nakładanie nie prowadziło do jakichś problemów i obniżenia efektywności poszczególnych służb. Stąd też moje wysiłki koordynacyjne, najpierw jeżeli chodzi o służby specjalne, a później także podlegające ministrowi spraw wewnętrznych. Zresztą te kwestie znalazły się również w koncepcji, jaką opracowaliśmy w drugiej połowie 2012 roku razem wicepremierem, ministrem obrony, nie ministrem obrony, jeszcze wtedy panem Tomkiem Siemoniakiem, Tomaszem Siemoniakiem, dotyczących reformy sektora służb. I później stosowne prace legislacyjne w tej dziedzinie były prowadzone. Niestety nie zakończyły się wejściem w życie, już później niekontynuowane, więc na pewno tu jest do odrobienia praca, także obecnie. A jaka przyczyna była, że nie udało się wprowadzić? Ja już ich później nie prowadziłem, przestałem. Nie śledził pan choćby z poziomu rządu, żeby wesprzeć? To już nie zakończyło się chyba na poziomie Sejmu, o ile dobrze pamiętam. Ale być może dyskontynuacja tutaj. W rządzie, na komisjach. Być może dyskontynuacja. Już teraz nie będę otwarty. Natomiast tylko chciałem na ten temat powiedzieć. Natomiast mówi pan o integracji i zdecydowanie tego rodzaju działania właśnie z inicjatywy. To, co powiedziałem wcześniej, ministra Parafianowicza, były podejmowane od 2012 roku i przynosiły efekty w postaci wspólnych, znaczy skoordynowanych kontroli po stronie służb podległych ministrowi finansów, jak również coraz lepszego współdziałania ze służbami, czy to ministra spraw wewnętrznych, czy służbami specjalnymi i wreszcie coraz szybszemu i lepszemu orzecznictwu. I te działania integracyjne sukcesywnie od 2012 roku były prowadzone. No, ale pojawiały się też takie wątki, pewnie pan się z nimi spotkał, jak analiza projektu zreformowania administracji skarbowej jeszcze z roku 2007. A nie, to z tym się nie zgadzam. I tutaj ostry sprzeciw, że to jest złe rozwiązanie ministra Rostowskiego. No ale pojawiło się opracowanie firmy PWC, żeby tą administrację usprawnić i zwiększyć jej efektywność i z tego rozwiązania tak nie widać było pożytku, a później w 2015 roku i pewnie to z poziomu Rady Ministrów Państwo może mieliście wiedzę, że został przez pana ministra Kapicę
no skierowane wniosek czy prośba o to, żeby jakąś koncepcję przedstawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jeśli chodzi o zreformowanie. No na końcu wiemy, że ta reforma nastąpiła, ale no ona cały czas się przewijała. No i to też miało znaczenie takie zintegrowania pewnych działań. Jak pan to ciągnący się wątek zapamiętał raz jako szef MSWiA, a drugi raz z poziomu Rady Ministrów? Wątku z 2007 roku nie pamiętam. Nie zajmowałem się tymi kwestiami w ogóle. Natomiast ten wątek przypominam sobie z końcowych miesięcy pracy mojej w rządzie z roku 2015. Pomysł wydawał mi się rozsądny i cieszę się, że został zrealizowany, aczkolwiek osobiście uważam, że kolejna służba posiadająca prawo do inwigilacji obywateli tutaj powinna przynajmniej być poddana solidnej kontroli, ale tak, rzeczywiście ten wątek pod koniec mojej pracy w służbach. A dlaczego w ramach tych działań koordynujących, takich dających pewne narzędzia, no nie przebijały się takie rzeczy, które już były zrobione, czyli na przykład Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych nie stało się narzędziem jakimś powszechnie używanych przez inne instytucje, służby, no było tak, że tak powiem, na użytek policji, a inne służby wolały swoje rejestry i... Tutaj mamy dosyć, chyba od tam czasów, kiedy ja się tym zajmowałem, do dzisiaj dobry, znaczy porządek. Ja bym nie mieszał tych rejestrów, znaczy Krajowy Rejestr Informacji Kryminalnej to jest jedno. A o ile dobrze pamiętam, to generał Rapacki mówił, że jednak w jego zamiarze i nadzieją było takie, że to się stanie takim narzędziem powszechnie używanym i będzie jedno miejsce takiej poszerzonej informacji. Panie pośle, każdy szef służby chciałby, żeby rejestr, którym on zarządza, był jak najszerszy. Natomiast to naszym zadaniem władzy publicznej jest zrównoważyć, tak żeby każda służba miała dostęp do tych rejestrów. To jeszcze... Ale tylko proszę mi dać skończyć. Miała dostęp do tych rejestrów, do których powinna, oraz żeby koordynacja między informacjami była właściwa i odpowiednio szybka, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby mieszać informacje, znaczy rejestr informacji kryminalnej na przykład z zainteresowaniami operacyjnymi służb specjalnych, czy wreszcie z informacjami i z rejestrami, które posiadał główny inspektor informacji finansowej. Zwłaszcza, że w każdym z nich mamy bardzo wrażliwe dane i... Było przez kilku co najmniej świadków też stawiane jako problem, że policja chciała na przykład dostęp do pewnych informacji związanych z kontrolami skarbowymi. No i się okazało, że wniosek był zły, bo w imieniu całej policji, a nie CBS-u był sformułowany, albo jeszcze jakieś inne przeszkody, albo brak zaufania no, służb do służb, że informacje wyciekną, że no, nie przypominam sobie żadnej sytuacji. To wracało również jako element dyskusji też ministrów ze sobą. Napięcia między służbami, to, że ktoś coś za późno dał albo nie tak i tak dalej były, są i pewnie są też dzisiaj i tak dalej. Natomiast nie przypominam sobie sytuacji, żeby tego rodzaju kwestie, o których mówi pan poseł, wpłynęły w jakikolwiek sposób na jakąś sprawę operacyjną. Można było powiedzieć, że z tego powodu państwo poniosło szkodę. Byli świadkowie, którzy mówili, że no czasami właśnie szkoda była, bo za późno, że tak powiem, następował ten przepływ informacji i no praktycznie było to przez niektórych przynajmniej świadków stawiane jako no taka trochę przeszkoda operacyjna, że trzeba było przejść jakąś ścieżkę, żeby do tej informacji dotrzeć, ale po jakimś czasie, że tworzone zostały zespoły, które eliminowały w taki trochę sztuczny sposób ten problem i niektórzy świadkowie mówili, że część jakby idei powstawania zespołów to była taka, żeby właśnie sobie poradzić z tego typu problemami. Znaczy tu musielibyśmy rozmawiać o bardzo konkretnych wypowiedziach konkretnych świadków, natomiast chcę powiedzieć, ilekroć na mój poziom
trafiał problem współpracy między służbami, czy jakichś opóźnień, reagowałem niezwłocznie i taka kwestia była szybko rozwiązywana, bądź punktowo, bądź systemowo, poprzez właśnie powoływanie, tworzenie mechanizmów koordynacji. To zrobimy przeskok teraz do Rady Ministrów i do prac rządu. Była kwestia taka, którą obserwujemy, że praktycznie jednym z wielkich problemów zwalczania przestępczości VAT-owskiej był brak opracowań, rzetelnych opracowań własnych Ministerstwa Finansów, jeśli chodzi o analizę problemu i globalne kwoty, metodologię badań. Analitycy ministerialni zajmowali się, nie wiem, poziomem wzrostu PKB, poziomem inflacji, natomiast no, nie było jakichś własnych opracowań na ten temat. I aż tak dalece, że nawet był kłopot przy sporządzaniu rzetelnym OSR-ów i praktycznie nawet ta słabość z poziomu rządu została zauważona, że OSR-y przygotowywane na przykład przez Ministerstwo Finansów no były delikatnie mówiąc nie za bogate, nie za dokładne i powstał nawet mechanizm czy departament weryfikujący OSR-y. Jak pan ocenia z poziomu rządu tą przeszkodę i czy się udało przez ten departament weryfikacji OSR-ów, czy przez testy regulacyjne taka inicjatywa się pojawiła, no w jaki sposób nabrać pewności, że rząd wie, jaka skala jest problemu wyłudzeń VAT-owskich, czy branżowych, czy łącznie? Kiedy przyszłem do kiedy przyszedłem do pracy w kancelarii premiera na stanowisko szefa kancelarii i przewodniczącego komitetu stałego w 2013 roku, już system przygotowywania OSR-ów do aktów legislacyjnych funkcjonował bardzo sprawnie, został zmodernizowany, zarówno była komórka w kancelarii, jak i w poszczególnych ministerstwach. Oczywiście stale był taki twórczy dialog między tymi komórkami, tak żeby jakość tych OSR-ów była coraz lepsza i bardzo wysoko oceniałem efekty działania tego może systemu. Jeszcze dopowiem, że to jest ocena skutków regulacji, tak bo widzowie nie wszyscy tak. Może te skróty nasze rozumieją. Ocena skutków regulacji i tak samo jak test regulacyjny, drugi taki instrument. I bardzo to były pomocne dokumenty przy pracy Komitetu Stałego, żeby właśnie wychwytywać te najistotniejsze zmiany i ich skutki dla obywateli, dla biznesu itd., itd. Więc trudno mi się wypowiadać na temat wcześniejszych etapów, kiedy rozumiem, według tego, co pan poseł powiedział. To ostatnie takie dopowiedzenie, resortów. Ponieważ mój czas się kończy. Czy zapamiętał pan jakiś taki spór właśnie merytoryczny, że w OSR-ze pojawiła się, mówię o tematyce związanej z podatkiem VAT czy akcyzowym, że był jakiś taki spór, że ministerstwo mówi, my przedstawiamy w OSR-ze takie dane, takie skutki ewentualnie regulacji, a właśnie ten mechanizm zadziałał i ministerstwo zostało poproszone o weryfikację danych. Regularnie zdarzało mi się na poziomie Komitetu Stałego odsyłać dokumenty, nie poddawać ich pod obrady, właśnie dlatego, że OSR był przygotowany zbyt skromnie. Ale nie przypomnę sobie teraz, czy to dotyczyło akurat kwestii VAT-owskich, tylko różnych spraw, bo uważaliśmy, że nie tylko sama propozycja zmian przepisów, ale właśnie i OSR, a jak trzeba było także test regulacyjny, są niezbędnym elementem, który powinny być. Także tego rodzaju rzeczy się zdarzały. Co więcej, pamiętam spory na samym komitecie dotyczące
czy danych, które były prezentowane, czy skutków wpływu danej regulacji. No regularnie było to napięcie i słusznie, tak powinno być, między ministrem finansów, ministrem gospodarki, czasem ministrem sprawiedliwości, o to, żeby złapać tą równowagę między obciążeniami a przywilejami dla różnego typu podatników czy dla różnego typu podmiotów gospodarczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz proszę pani poseł Genewefa Tokarska. A przepraszam, czy ja bym mógł poprosić o te 3 minuty przerwy technicznej? Coś sobie wezmę na gardło, żeby odzyskać. To zróbmy w takim razie te 10 minut przerwy. Dobrze. Do za 5. Do za 5:12. Do za 5. Dobrze. Dziękuję serdecznie.